dzięki. Ja jakbym mógł trochę mniej dymu prosić. To jest tak, że hardcore, że punk to nie jest jakaś elita. Tu nie ma żadnego miejsca na elitę. Jeśli ktoś wam mówi, nie słuchaj tej kapeli, nie czytaj tej książki, nie baw się w ten sposób, bo to nie jest trendy, to nie słuchaj tego, bo tutaj nie ma miejsca dla żadnej elity. Lubisz robić kajaki? Ktoś może myśleć, że to jest obciachowe, ale chuj, nie słuchaj go. Rób to, baw się. Stoisz na koncercie, stój. Najważniejsze, bawić się tak, jak kochasz. I tego kajak jest o tym. Masz czas na podciągnięcie spodni, tam koledzy za stołem na pogadanki. Morszut ma czas. Teraz zagramy nowy kawałek, który nazywa się Bez Szans. O tym, że generalnie my tutaj pewnie wszyscy mamy przerąbane, jeśli chodzi o start na przyszłość, jakieś tam perspektywy. Ten kawałek nazywa się Bez Szans. I to jest też o tym banerze, który tutaj wisi. Zatrzymaj faszyzm. Dzisiaj koleżanki i koledzy mieli plenum zebranie, na którym omawiali się co do 11 listopada. Myślę, że to jest chore, jeśli w XXI wieku faszyści, prawicowe bojówki spokojnie spacerują ulicami miast. Ten kawałek jest o tym.
Teraz będzie kawałek między innymi o takiej koszulce, która tam wisi z napisem Simeon X. Jak ktoś zna ten zespół, zna kawałek Znalazłem, to zapraszamy pod koniec do wspólnego śpiewu. Tutaj gdzieś przyszedł. To nie jest tak, że cała muzyka zaczęła się od Youth Today, od Terrora, od Medbola, czy innej kapeli. Muzyka tutaj była dużo, dużo, dużo wcześniej. Sięgajcie do tego, co było kiedyś. Niech będzie tak, że kiedy pytam się młodego załoganta, kto to jest Robert Brulewski, to nie wie. A ten człowiek nagrał najpiękniejsze płyty w moim życiu. Stopa Żylewicz nagrał najpiękniejsze rytmy, graj, które słyszałem graj, w życiu. No dawaj, graj! Masz grać, nie gadaj! I to jest kawałek o tym. No! Masz grać! Wice! Lecie! Yeah!
Urodziłem się w 77, kiedy Jan Kurtis zaczął myśleć o tym, jak odejść, a Joe Strummer łapał wiatr w żagle. Że masz rzędę o nie mówić. Chodź tu, pyza. Ten człowiek jest bardzo wstydliwy, ale wielkie, wielkie brawa dla niego, że przez te wszystkie 10 lat coś wszystko ogarnął. To jest tak, że jeździ się na różne koncerty, a to jest tak, że najbardziej utkwił mi w pamięci taki wyjazd na Flachpest, że nieważne tam kapele, nieważne, że tam jakieś lody sprzedawali, najważniejsze jest to, że Pisa zabrał niejedną dziewczynę do sklepu i pokazywał nam jakieś tam różne fajne przyprawy. Dziwne to jest, ale najbardziej jakoś utkwiło mi to w pamięci. Uważam to na pulpeta, bo on lubi mnie wytrącać. Nie gadaj! Yeah.
piosence, której przeczytałem kiedyś w gazecie, że protestowała przed sklepem z futrami w Katowicach i ochroniarze ją przycisnęli do ziemi, nie dali jej żadnych szans. Ten kawałek mówi o... Nigdy, kurczę, nie byłem jakimś tam wielkim radykałem. I to jest kawałek właśnie o tym, że zawsze chciałem być bardziej radykalny. Zawsze chciałem być bardziej radykalny i to jest kawałek dla tych wszystkich radykałów. Będziemy powoli zbliżać się ku końcowi. To jest o tym, że nieważne, czy jesteś taki, czy jesteś stary, czy jesteś młody. Każdy czuje się na tyle lat, na ile ma tutaj w sercu. Ten kawałek nazywa się Nieważne, czy jesteś Buffy, czy jesteś ogór, pulpet. Najważniejsze, że jesteś dzieciakiem, bo dzieciaki zawsze wszędzie wygrają.
tyle. Miłej zabawy dalej. Dzięki wszystkim dla was teraz za wsparcie. Dziękujemy bardzo. Ja, powiem wam coś takiego. Nie ma czegoś takiego jak hardcore, hardcore. Jest hardcore i punk. I nie ma innego. I to nieprawda, że kapele punkowe tutaj w tym kraju są słabe, bo albo ja się nie znam na muzyce, albo coś jest nie tak ze mną. Jest jedna scena, hardcore i punk. Nie ma czegoś takiego jak hardcore, hardcore. Ten kafelek nazywa się Punk Rock to pozytywne. Wspierajcie wszystkie kapele polskie, to jest z Ukrainy, to jest z Białorusi.